Diabeł Tasmańkowski. W moim odczuciu Borys to absolutnie światowa czołówka, ale czasem jest tak, że najważniejsze rzeczy człowieka spotykają w życiu na jego własnym podwórku. Miałem parokrotnie takie sytuacje w walkach, gdzie naprawdę myślałem nawet o odklepaniu, a słysząc doping kibiców nie było mowy i nawet wychodziłem z kontuzją, ale jako wygrany. Będzie to druga walka Mańkowskiego z Rosjaninem, pierwszą z nich przegrał. Diabeł Tasmański versus Samotny Wilk. Michał Tsarev jest, myślę, w mojej karierze najcięższym rywalem, jakiego dotychczas miałem. Ma 33 walki, z czego 29 wygrał. Większość przed czasem, ale mam nadzieję, że doping poznańskich biców sprawi, że wyjdę z tej walki zwycięsko. Ja rad, że бой будет проходить на его территории. Это заставит его готовиться намного лучше, чем в тех боях, в которых он дрался. Nie, różnicy nie to. Mój rywal na pewno dobrze pracuje w dystansie, dosyć dobrze kopie, ale ja swoje tutaj widzę na pewno w wymianach bokserskich, gdzie bardzo, bardzo się gubi, no i w parterze. Настроен хорошо, уверенно. Сомнений у меня нету. Mam kilka planów i jeżeli któryś z nich dojdzie do skutku, to walkę skończę przed czasem. No ja думаю, że ja сделаю все то, что мне нужно, выйду и сделаю свою работу уверенно. Każdy zawodnik przyjeżdżając na galę KSW zapowiada swoje wielkie zwycięstwo, ale walki nie kończy się wypowiedziami, tylko tym, co się pokazuje w klatce. Borys, gotuj się. Такого соперника у тебя еще не было. Tasmanian Devil versus Lonely Wolf. KSW30. Genesis.